Urząd Miasta rozpatrzył pozytywnie 4 wnioski właścicieli kamienic i wspólnot mieszkaniowych, ubiegających się o środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Właściciele kamienic i wspólnoty mieszkaniowe zarządzające nieruchomościami na Tczewskiej Starówce będą miały szansę na przeprowadzenie pilnych remontów budowlanych i prac konserwatorskich. Miasto Tczew już od 2005 roku przyznaje dotacje właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, które decydują się na remont obiektów zabytkowych. Nie inaczej jest w tym roku, w ustalonym terminie do 10 stycznia wpłynęło 5 wniosków, z tym, że jeden z wnioskodawców się wycofał, także pozostały 4. Wśród 4 wnioskodawców ubiegających się o środki na roboty konserwatorskie znalazło się 2 właścicieli nieruchomości przy ulicy Krótkiej 13 oraz Rybackiej 9, a także 2 wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami przy ulicy Krótkiej 20 i placu Hallera 1. Chodzi o remonty elewacji budynków, wymianę konstrukcji dachu i pokrycie dachówką ceramiczną oraz wymianę stolarki okiennej. Prace zostaną rozpoczęte po wcześniejszym podpisaniu z ratuszem umów i przelaniu na ich konta pieniędzy, a to może stać się wkrótce, gdyż podczas sesji miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie podziału tych środków. Do podziału jest 50 tysięcy złotych. W umowach będą zapisy mówiące o terminowym i obowiązkowym przedstawieniu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego inwestycji wraz z fakturami potwierdzającymi wydatki.